Dzień pierwszy. Czarnobyl rano. Okej, przeskanowałem otoczenie, nic tutaj nie ma. Kurczę, już 40 minut gramy, słuchajcie. Teoretycznie powinniśmy już kończyć nasz test. Ale gra jest tak fajnie zrobiona. I tak rewelacyjnie dopracowana. Że ja bardzo chętnie bym sobie ją... Co to jest? Aha. Bardzo chętnie bym sobie ją poogrywał jeszcze dłużej. Ale mamy w planach inne rzeczy. Zobaczcie, że nasz stan fizyczny i psychiczny został teraz pokazany. Czy to jest prawdopodobnie nasze sanity i takie jakby no życie po prostu, jakieś HP. Okej, teraz dopiero mnie uczy, jak włączyć latarkę. Trochę późno. Okej. Latarka też ma ograniczoną baterię, nie może świecić non-stop. Jak zwrócicie uwagę po lewej stronie na ikonę latarki, to ona się tak jakby wyczerpuje. Ale zauważcie, że tutaj uczy mnie teraz skakać, więc my jesteśmy tak na dobrą sprawę cały czas na etapie... O kurde. Widzieliście to? Cholera jasna. Moje sanity tutaj spada. Сколько раз мы проходили через эти двери? Уже и не сосчитать. Давай пройдем вместе, любимый. Сначала нужно разобраться, как снизить уровень радиации. Użyj L2, aby wysłać falę radiową, przeskanować najbliższe otoczenie. Пузырек. В составе должны быть едит калия, ДТПА и берлинская лазурь. Они помогают при радиационном облучении. Okej. Okay. Zbyt długo przebywasz w obszarze skażonym. Użyj leku przeciwpromieniowego z ekwipunku, aby obniżyć dawkę promieniowania. Kurde, muszę sobie obniżyć dawkę promieniowania, bo mnie nie przepuszcza bramka. Coś niesamowitego. No i faktycznie spadło. Cholera, jasne. Ale to jest dobre. Gdzie to jest dobre? O, jaśniej się zrobiło. Analizator środowiskowy będzie domyślnie podświetlał zasoby i przedmioty w danym obszarze, ale możesz go też wykorzystywać do filtrowania przedmiotów po kategoriach. Okej. Patrzcie, już mi znalazło jakieś grzyby, zioła. Dzięki nim będziemy mogli wytwarzać leki. Cholera jasna, ale sztos. Patrzcie, faktycznie wszyściutko mi podświetliło wszystkie ziółka w lesie. Widzicie te żółte wszystkie elementy? Pyk. Tym sposobem nic mnie nie ominie. Tylko, że tak z głową w trawie to też nie za dobrze się gra w horrory. Okej, okay, ale nie tylko zioła podświetla. To też elementy elektroniczne. Patrzcie, pięknie tutaj podświetla, wszyściutko. Tu mi też przed chwilą gdzieś coś podświetliło, o. Ale teraz jak drugi raz zrobiłem skan, to zniknęło. No dobra. Też zauważcie, że nie można spamować tym skanowaniem. Trzeba to robić z głową. O, tam coś jest. Części mechaniczne. Cholera, dobre to jest. Dobry tytuł.
Ale tytuł, słuchajcie, jaki rewelacyjny. Zapiszmy sobie gry. Twój stan gry sprzed 4 minut został ręcznie zapisany. Możesz go wczytać. Okej. Okay. Kurde, szkoda przerywać normalnie tak rewelacyjnej rozgrywki. Pogramy sobie jeszcze z 15 minut, później to jakoś zmontuję albo zrobię dwa odcinki najwyżej z tego. To jest kurde zawalista gra. Powiem szczerze, że bardzo chętnie bym ją ograł. Okej, patrzcie, mamy tutaj gotowanie też. Nie dość, że jest system konstruowania, to jest jeszcze system gotowania. Elegancko. Witam serdecznie Red Queen, witam serdecznie Tommy Hilfi. Fajnie, że dołączyliście. Okej, patrzcie. Ulala. Nie wiem też na jak długo jest ten tytuł. Wiecie co? Prośba o opinię na czacie, bo możemy w ten tytuł pograć nieco dłużej. Wcale nie musimy go testować, tylko pół godziny. Ja dzisiaj planuję streamować dosyć długo, mniej więcej do 23:00, więc przed nami jeszcze 5 godzin, także spokojnie zdążymy ograć i ten tytuł przez jakiś czas i na przykład Days Gone. Także jeżeli macie ochotę pooglądać ten Chernobylite dłużej niż tam powiedzmy jeszcze te 15 minut, to piszcie na czacie koniecznie, bo ja jestem tutaj cholernie wciągnięty tym tytułem. Okej, okay, Paweł Witkowski, witam serdecznie. Ja gram na PS4. Okej, okay, możemy tutaj wytworzyć maść przeciwpromienną, sole uspokajające oraz maść lecznicza. Spróbujmy. Nice. Stworzymy sobie każdego po jednym. Styknie. Każdy zdatny do użytku przedmiot jest automatycznie dodawany do menu szybkiego dostępu. Naciśnij góra, lewo, prawo, dół, aby wybrać niedawno wytworzony leki. Aby go użyć, wciśnij X. Z poziomu listy ekwipunku możesz przypinać przedmioty do menu szybkiego wyboru. No i fajnie. Tylko zobaczcie, że tutaj w tym menu szybkiego wyboru niestety nie podświetlają mi się nazwy tych elementów, więc miałbym problem na razie, bo nie, po ikonach nie byłbym w stanie ich rozpoznać. Ale to menu jest naprawdę, naprawdę dobre. Okej. Na How Long to Beat podaje Main Story 13 godzin. Gra fajna, ja chętnie pooglądam. Kwestia gracza, gra, że tak krótka nie jest przy możliwości survivalowe. Okej. No powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że będzie 13 do 20 godzin trwał ten tytuł. Biorąc pod uwagę to, jak jest tutaj naprawdę dobrze zrobiony, to myślałem, że będzie po prostu krótszy przez to. Tak, żeby je widział. Parol. Spróbuj przypomnieć sobie hasło. Да погоди ты! Не могу думать, когда в меня целятся. Игорь! Черт! Ностальгия, пароль, ностальгия! Ты же сам его придумал! Видок у тебя так себе, Игорь. А у нас никаких лекарств нет, даже бинтов. Ты бы поискал чего, да подлатал себя. Угу. No dobra, to ja tutaj raczej skorzystam z menu, bo tutaj mamy opis, zobaczcie, maść lecznicza, użyjmy jej. Troszkę się podleczyłem. Spróbujmy też użyć maści. Sole uspokajające. Czy one powinny mi tutaj poprawić stan psychiki? Zobaczmy. No i faktycznie, stan psychiki podreperowany. Skoczę do tego ogniska i przygotuję sobie po jeszcze jednej maści. I po jednej... Zobaczymy, czy mam tutaj
Sole. O, nie mamy grzybów, ale za to możemy zrobić leki. Okej, okay. Leków nigdy nie za dużo w takich grach, więc sobie stworzymy dwie sztuki. No powiem szczerze, że jak na starą generację PlayStation 4, to grafika jest naprawdę imponująca. Ładno, zachodzi. Igor, ty już u nas na wszystkie ręce, master. A smотрись здесь. Może этот хлам на что-нибудь сгодится. Это твоя стихия, милый. Время сотворить порядок из хаоса. Okej, zobaczcie, możemy tutaj po wciśnięciu touchpada rozpocząć odbudowywanie bazy. Zobaczmy. Śmiecie. Okej, czyli tak jakby... czekaj. Ulepszenie bazy. Ekwipunek Igora. Komfort współtowarzyszy. Czyli tutaj... w trybie budowania możesz oznaczać wcześniej zbudowane konstrukcje, rupiecie lub złom i demontować je, aby odzyskać zasoby, naciskając trójkąt. Poćwicz na rupieciach dookoła. Okej, zauważcie, że tutaj faktycznie normalnie uprzątamy tą miejscówę i będziemy mogli tutaj sobie wytworzyć bazę normalnie, patrzcie. O kurde, jest to zawalisty system. Nie mogę się doczekać, aż coś zrobimy z tego całego syfu, który ja tutaj przerabiam teraz. Patrzcie, jak fajnie się tutaj uprzątnęło. No dobra, spróbujmy. Czy ja mogę już coś stworzyć? Teraz skonstruuj stół warsztatowy. To najprostsza konstrukcja umożliwiająca budowanie bardziej złożonych struktur. Wybierz kategorię ulepszanie bazy. Następnie X, aby wyświetlić zawartość. Potem powtórz czynność. Czyli rozbudowanie bazy X. I teraz narzędzia budowlane. I stół warsztatowy. Wycinarka laserowa. Narzędzia zasilane czarnobylajtem. Okej. Okay. No to ten stół warsztatowy, no na razie gdzieś by tutaj bym postawił po prostu pod ścianą, tak normalnie, bez kombinowania. Ale wypas to jest. Zobaczcie, i teraz już nie możemy nic robić, ale jak touchpad wcisnę, to wchodzimy z powrotem w tryb budowania. Możemy dalej tutaj uprzątać to śmietnisko. Zobaczmy, o. Bum. Nie ma. Bum. Lara, dużo miejsca tu jest nawet. Okej, okay, słuchajcie, cały czas czekam na czacie na wasze... pokój Igora, okej. Okay. Cały czas czekam na waszą opinię odnośnie tego, czy chcecie kontynuować ten tytuł, czy kończymy testowanie i przechodzimy już do naszej serii z Days Gone. Wiecie, ja jestem naprawdę elastyczny i ja się tutaj dostosuję. Więc, a czego tego nie można wywalić? To też wygląda jak złom. Więc to wszystko też zależy od was. Chcę, żebyście mieli tutaj poczucie takie, że no wy też macie kontrolę nad tymi streamami. Wy je oglądacie, jesteście widzami, więc chcę, żebyście pamiętali o tym, że czy też macie tutaj coś do powiedzenia. Nie chcę tutaj też na siłę nic nikomu narzucać. Jest seria, którą robimy z Days Gone, ale oczywiście dzisiaj będziemy streamować dosyć długo, więc możemy ten czas jakoś umiejętnie podzielić. Tylko nie mówisz, że ty решил odprawiać прямиком na stację. A to jest i poprosi sposoby pokończyć z sobą, jeśli co. Nas mało. У нас почти не осталось боеприпасов и... до всего. Нам нужна информация, прикрытие, припасы. И самое главное, нам нужен чертов план. Он не разумеет, милость, не боишься рызыка. Сгудься с Оливьером. Ладно, Оливер. Будь по-твоему. Рад, что ты прислушался. Видишь эту доску за мной?
Будем использовать ее для планирования. Выясним, как пробраться на станцию и найти то, что ты ищешь. Или ту, кого ты ищешь. Каждую зацепку. Все сведения о ресурсах. Все будем отмечать здесь. А действовать начнем, когда момент будет подходящий. Пока что сосредоточимся на том, чтобы закрепиться здесь. Раз уж мы используем этот склад как базу, нужно накопить припасов и все тут обустроить. Начнем с мест для сна. Может, какие-то старые кровати найдутся? Оливер ма doświadczenie, ale nie mogę pozwolić, by przejął tę misję. Wszystko, co mówię, jest bardzo sensowne. Na razie. Ładne. Tak i postupim. Отлично. Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе узнать, что случилось с Татьяной. Так ее звали, да? И еще кое-что, пока ты не ушел. Оружие НАР имеет биометрический замок. Мы не сможем им воспользоваться. Так что придется защищаться тем, что есть. Держи. Это на самый крайний случай. Я так понимаю, с оружием ты обращаться умеешь? Rewolwer. No, тогда ты готов. Ja w ciebie wierzę, Igor. Dobrze. Rewelacja. Okej, widzę, że tutaj przypisz misję poprzez lornetkę. Możemy przypisywać misję. Tutaj możemy rozpocząć napad. Cholera, co to jest? W GTA 5 normalnie napady tutaj organizujemy. O co tu chodzi? Co tu jeszcze mamy? Możemy popatrzeć sobie na radio. Ja bym wolał posłuchać tego radia niż na nie popatrzeć, ale okej. Okay. Bez czepialstwa. Co to jeszcze można zrobić? Wydaje mi się, że tyle. Uprzątnąłem całą bazę, więc cały złom, jaki tutaj leżał, mam już zebrany. Przejdźmy może do pokoju naszego. Okej, okay. Widzę, że tutaj większość z was na czacie, na streamie ma ochotę dalej oglądać ten tytuł. Tak też zrobimy. Ja jestem, tak jak mówiłem, chętny. Bardzo podoba mi się ten tytuł, więc możemy sobie go kontynuować i wpleść go po prostu na kanał jako taką ekstra dodatkową serię. Więc tak też zrobimy. Ja osobiście powiem szczerze, że no cholernie mi się podoba. No, tutaj będę dużo ukrywał. Czekajcie, jak wchodzę po schodach, to mi przerywa. Okej, czyli po prostu są pewne miejsca, gdzie możemy budować, są pewne miejsca, gdzie nie możemy budować. Jasna sprawa. Co tu jeszcze mamy? Czekajcie. Mamy jeszcze tutaj komfort współtowarzyszy, oświetlenie, elektronika, meble, ściany. Okej. Spróbujmy poszukać jakiegoś łóżka. Ławka, fotel. Okej, nie da się tutaj zrobić łóżka. Ekwipunek Igora, ulepszanie bazy. Może tutaj gdzieś. Miejsca do spania. Okej, grzyb. Śpiwór robi się z grzybów i ziół. To jest ciekawy śpiwór. Sofę natomiast robi się z części mechanicznych i z ziół. A wygodne łóżko robi się z grzybów, części i substancji chemicznych. Okej, łóżko piętrowe, łóżko szpitalne. Dobra, i tak nie mamy tutaj jeszcze na nic do spania elementów. Dobra, zajmijmy się tym razem. Ja смотрю, stara radioteczka Michaila opäć работает. Da. Anton все починил перед тем, как мы ушли. Может пригодится. Мне так жаль, Оливер. Правда. Но нам нужно сосредоточиться. Okay. No tutaj Chernobylite miał premierę 28 września. Widzę, że część z was już miała okazję go obejrzeć. No ja na ostatnim streamie niestety nie mogłem go streamować, bo było jeszcze za wcześnie niestety.
i bym tutaj sobie narobił kłopotów. Spróbujmy z tą lornetką się pobawić, co to będzie. Każdy dzień rozpoczynasz od planowania. Wybierz, którą misję wykonasz osobiście, a którą powierzysz Oliverowi. Wybieraj rozważnie, każdego dnia możesz wykonać tylko jedną misję. Nieprawda. Odsud wszystko widne. Okej. Okay. Один ты не справишься. Но есть другие, Москвы. Они помогут тебе. Даже не знаю, укрытый запас амуниции, зрут амуниции, зрут заопатрения, зрут заопатрения медичного, зрут амуниции. Zostań w bazie. Okej. Okay. Wybierz misję na dziś dla siebie lub Oliviera. Zaznacz ją i naciśnij X. Zauważ też, że każda misja ma inny cel i rozgrywa się w innym miejscu. Misje są też podzielone na różne rodzaje. Umożliwia zdobywanie pożywienia, umożliwia zdobywanie amunicji, umożliwia zdobywanie leków. Okej. Okay. Czyli tutaj mamy ikonki dwa razy amunicja. Dwa razy pożywienie, nie, raz pożywienie, raz leki, trzy razy amunicję. Okej. No dobra, lecimy od góry, nie wiem, to nie ma chyba za bardzo aż takiego znaczenia, bo podejrzewam, że te wszystkie substancje i to wszystko do tworzenia tych wszystkich łóżek i tych innych rzeczy to po prostu będziemy mogli zdobyć podczas tych misji, więc ja tą misję Oko Moskwy... oddział NAR, zbudowany punkt, w pobliżu. Warto przyjrzeć się temu miejscu. No dobra, no to weźmy to sobie. A czerwony raz damy Oliverowi, git. Naciśnij R2, aby rozpocząć misję. Pamiętaj, że trudne misje nie zawsze kończą się powodzeniem. Tobie i twoim współtowarzyszom grożą obrażenia, porwanie, a nawet śmierć. Głód może zabić cię równie szybko, co wrogowie. Okej. Okay. Obrażenia i śmierć przez głód, okej, okay, ale porwanie? Serio? Okej. Dobrze, przypisz do lokalizacji, to już zrobiliśmy informacje. Tutaj mogę jeszcze... O, patrzcie, można podejrzeć, co my tu mamy. Ukryty zapas amunicji. Obszar otaczający niegdyś tajną bazę wojskową. Duga, jest głównym punktem dziwnych doniesień i nadprzyrodzonych zdarzeń. Świetnie. Świetnie sobie to wybrałem. No i tutaj mamy informację, co mamy za zasoby na tym obszarze. No i tutaj jeszcze zobaczmy. Nie to wcisnąłem. Aha, tutaj tak to wygląda. Miejsce zostało już niemal przejęte przez naturę, choć kilka osób nadal nazywa je domem. No dobra. Rozpocznijmy zatem misję. To będzie ciekawe.